Oczywiście i na tym piętrze dostępny był cały ciąg różnych automatów nawiązujących do lotu jako takiego. Nam najbardziej podobał się Gunblade, strzelanka rozkładająca na obie łopatki taki przebój jak Virtua Cop czy nadchodzący Die Hard Trilogy. Zabawa rozpoczyna się w Nowym Jorku przyszłości, gdzie trzech wirtuozów ogólnej pożogi wojennej wita metropolię radosnymi atakami bombowymi. Na takie zabawy nie mogą zgodzić się dwaj policjanci, którzy postanawiają zgotować złoczyńcom powitanie niemalże tak samo emocjonujące jak to, które zgotowali studenci panu prezydentowi na inaugurację roku akademickiego. W ten sposób wygląda sama gra. Trzymając w ręku potężny karabin, przypominający słynnego wulkana, musimy mierzyć do bezlitośnie i notorycznie pląsających zuchów z drużyny złych panów. Każdy strzał to potężny wybuch, jak i odrzut trzymanej przez nas armaty. Uważnie przyglądając się, można zauważyć na dole ekranu końcówki luf operowanych przez nas dział szybkostrzelnych. A teraz oddajmy się kontemplacji symfonii zniszczenia. Ghost Hunt to druga z sześciu wirtualnych przejażdżek. Przeznaczona jest dla wielbicieli Stephena Kinga, teksańskiej masakry piłą spalinową i wytwórni podrobów w Garwolinie, czyli istnemu horrorowi. Czego to Anglicy nie wymyślą? Lewostronny zegar i szafka tańcząca przyśpiewki bawarskie na trzy głosy, obcęgi, gwoździe i szczypce. Ci biedacy bardzo długo musieli stać w kolejce. A tak wyglądają wózki, którymi udaliśmy się na polowania na duchy. Ten miły jegomość wita nas w tajemniczym świecie spirytystycznych uciech. Celowniki przygotowane, karty rozdane, rozpoczyna się walka. Znowu się zaczyna. Rozrywka jest na tyle szalona i wciągająca, że... Centrum sprzedaży wysyłkowej Sendagam. Telefon w Warszawie. A to kolejny wehikuł przenoszący nas w wymyślone krainy. Tym razem naszą pod... automatu z przebojem bijatyk Virtua Fighterem 3. Zobaczmy przez chwilę, jak wygląda w akcji.
grze zastosowano udoskonalony system trójwymiarowego przedstawiania obrazu. Postacie wyglądają niemalże tak realnie, jak w animowanym filmie Mortal Kombat. Płynność ruchów, dźwięk stereo i dynamika ujęć kamery po prostu rzucają na kolana. W zasadzie poprawione i rozwinięte zostało wszystko. Poczynając od nowych ciosów, kombosów i plenerów, a kończąc na wielopoziomowych miejscach walki i 13 wojownikach, wśród których pojawiły się nowe twarze. Na przykład Takareshi, zawodnik sumo. Znawcy poprzednich części Virtua Fightera po pierwszym rozegranym pojedynku zauważą, że znane postacie mają pozamieniane techniki walki oraz to, że szybciej uczą się zachowania przeciwnika. Poza tym w grze pojawiła się możliwość uników, które tak dobrze urozmaicały walkę w Toshindenie. Virtua Fighter 3 jest na tyle wciągająca, że gdyby nie to, iż weszliśmy do Sega World jako VIP-y grające bezczelnie za darmo, to z pewnością przegrane zostałyby wszystkie zapasy funtów, jakie mieliśmy ze sobą. Już dzisiaj wiadomo, że najwcześniej za pół roku doczekamy się domowej wersji tej gry na Sega Saturn. I to już koniec relacji z największego na świecie salonu gier. Na zakończenie chcielibyśmy podziękować Tomowi Jeremu z firmy Bobmark International za wejściówki, koordynację miejsc spotkań i dogłębną analizę lokali na Soho. Za tydzień kolejny pakiet zręcznościowej serii gier prozaicznych i obopólnych. Do zobaczenia.